obchodzimy setną rocznicę Trzeciego Powstania Śląskiego tak naprawdę już od początku roku. Wiele tematów edukacyjnych, sportowych, kulturalnych jest za nami, ale postanowiliśmy też zrobić coś dużego, zrobić coś, które z jednej strony będzie nada tej rocznicy odpowiedni wymiar, ale też będzie pewnym podziękowaniem dla tych wszystkich, którzy po pandemii, w czasie pandemii nam pomagali. Duży koncert, chyba pierwszy, nie chyba, na pewno pierwszy w amfiteatrze po pandemii, gdzie będziemy mogli zaprosić całą publiczność z pewnymi obostrzeniami, jeżeli chodzi o osoby zastrzepione, ale 3600 miejsc możemy wypełnić. Będą grali wspaniali artyści, tacy jak Wilki, jak Kasia Kowalska, ale też będą Robert Gawliński, ale będą też, zaprosiliśmy do tego koncertu naszych lokalnych artystów, będzie Magdalena Krzemień, będzie między innymi Kuba Dubik. Od piątku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego, tutaj na Ostrówku, niedaleko amfiteatru, będziemy dystrybuować te bilety. O szczegółach powie pani dyrektor techniczny. Natomiast przede wszystkim chcemy dzisiaj zaprosić na 1 lipca 4,5 godziny koncertu. Z okazji rocznicy, ale gwarantuję, że repertuar nie będzie powstańczy i wszyscy mieszkańcy regionu będą bawili się przy znanych utworach tych gwiazd, o których tutaj powiedziałem.